Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie, jest ze mną Dajwik. Aj, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, słuchaj. Tam widzisz Neon Vega, chodź, muszę ci coś powiedzieć tutaj do bunkra, bo tu nas nie będzie słyszał. Słuchajcie, na samym początku, jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę i nie subskrybujecie mojego kanału, koniecznie zróbcie to teraz, macie na te dwie rzeczy 3 sekundy, 3, 2, 1. Kto nie zdążył, ten musi zdążyć w następnych 3 sekundach, 3, 2, 1, no i kto nie zdążył, ten cienki bolek, dobra. Słuchaj, Dajwik, mam super pomysł, w ostatnim odcinku, czyli wczoraj, była taka sytuacja, że zobaczyliśmy, zrobiłem tą mapę i pokazałem ci tą mapę, tą Palionowa całą, nie? Prawda. I pamiętasz, jak się nabraliśmy na to UFO tam? Na tego kosmita. No, to jest Neon na serwerze, więc teraz robimy pranka na nim, że UFO jest na serwerze. No, ja czuję, że on się nabierze. Bo on jest taki panikujący. To w końcu policja to pilnuje porządku. Każda nowa osoba, każde jakieś UFO to jest, wiesz, dla niego problem. Więc gdzieś byśmy tutaj zaszli do niego. Czekaj, on tam biega. Idę do niego. Halo, Neon. O, siema, dobrze, że przyszliście, chłopaki, bo ja tutaj próbuję odgruzować jakoś, ale to się nic nie da, no, ty masz taką dziurę. Wybierałem wiaderki w wodę, ale ona ciągle wpływa, nie wiem, co zrobić kompletnie. Tu jest, stary, ty masz taką ruinę. Robiłem łódkę z łapek, brałem wodę do łódki, takiej z łapek zrobionej oczywiście, no i nic. A próbowałeś wagona brać? O, pasy, siadę do wagonu. Nie, próbowałem to wypić nawet. Wiecie, co się stało? Jedynie więcej siusiałem, nic więcej. Naprawdę, totalnie się nie da. Dobra, chodź. Zajmiemy się twoim domkiem później, teraz musimy ci coś ważnego pokazać, ponieważ... O, dobra. To prawda. No powiem ci tak, mamy duży problem. Jesteś policjantem, więc pilnujesz tutaj porządku. Jesteś takim policjantem. Nawet nie mam teraz itemków. No wiem, policjant trapper z ciebie teraz. To jest mój najlepszy miecz teraz. Czyli zwykły bez enchantów, ta? Ale widzisz, ale patrz jak... dobra. Patrz jak ścinasz pięknie liście. O, przepraszam, to nie miało tak być. Dobra, chodź, bo ty nawet nie widziałeś mapy, stary, a właśnie ta mapa nam pokazała wszystkie problemy tego świata. Patrz, tu jest mapa Palionowa. No i wiesz, wszystko wydaje się być spoko, tylko patrz tutaj w to miejsce, widzisz? Tutaj. Widzisz to UFO? Jakie UFO? Nie ma żadnego UFO. Tutaj ten kosmita taki. To jest UFO. Czekaj, bo nie mogę tego strzaić. W którym miejscu? Tu, przy mojej głowie. Przy twojej głowie? Nad moją głową lekko. O kurczę, co? Widzisz to? Co? Kosmici wylądowali na Palionowie i zostawili takie znaki. Czemu takie coś zrobiłeś tutaj? To nie ja zrobiłem, stary, to jest na mapie. Są kosmici tutaj na planecie, musimy się przyszykować na ich atak. Ale jak nawet nie mam czym obronić. No to stary właśnie musi. Ja mam zbroję, więc ja jestem gotowy, a ty. Nic nie mam, ty naprawdę to jest. To stary, to musimy cię uzbroić, bo tu nie masz szans, stary, nie przeżyjesz tego. Szybko zróbmy coś, bo tu będzie zaraz masakra. Czekaj, ty w ogóle żadnych skrzynek nie masz, nie? No nie! Ej, ale to jest normalnie ten! No to jest UFO, stary! Jak taka. Ale są takie. Na pewno. No stary, musimy szybko się uzbroić jakoś. Nie, łuku, potrzebuję łuku, dobra. Łuk, dobra, rób łuk, rób łuk. Dobra, szybki łuk. Łuk, ja go nie mam. Stary, musisz szybko zabić pająka jakiegoś i patyki zebrać. Gdzie jest pająk? Szukaj pająka, stary. Tylko pająk, ej, gdzie jest pająk? Stary, mało czasu, gdzie? Jest tu pająk gdzieś? Nie widzę, nigdzie nie widzę pająka. Gdzie jest pająk? Szybko, pająk, szybko, chłopaki, pomóżcie mi, zaraz będzie UFO, inwazja. Pomóżcie mi, czemu się śmiejesz, Dave? To nawet nie jest śmieszne, to jest masakra jakaś. Dave, nie śmiej się, nie śmiej się. Wszyscy umrzemy. Dobra, szybko. Stary, ja nie widzę pająka żadnego. Biję pająka. Masz pająka? Dobra. Mam pająka, co chcesz z pająka? Nic, tak? Nic, trzeba łuk zrobić. Trzymaj nitkę. A ty masz magazynie, idę zobaczyć do twojego magazynu z chipsem, przepraszam, ale ja muszę szybko... Ale ja mam mieć. Dobra, ale ja muszę jeszcze inne rzeczy, ja biorę od niego z magazynu, ja to muszę szybko wziąć. Dobra. Co jeszcze potrzebujesz? Czekaj, wezmę od ciebie tutaj... A gdzie masz ten magazyn? A tu jest magazyn. Przeszedłeś przez magazyn i pobiegłeś dalej. Właśnie, pomyliłem się, ale kurczę, gdzie... nie ma tutaj, tu nie, tu nie. A czego szukasz, czego szukasz? Tu nie, no nici. No Dave ma! Dave, gdzie masz nici? Przecież powiedziałem ci, że mam. A masz trzy? Cztery. Dobra, no to jest na łuk, stary, patyki teraz. Dobra, jeszcze pożyczę kilof żelazny. Masz tutaj nić leży, nić. Mam patyki, masz patyki, rób łuk szybko. Dobra, dziękuję, szybko, dobra. Ma ktoś 30 level może? Nie, ja mam 20. Ja mam 4. Nie! Stary, musimy iść szybko level uzbierać. A ma ktoś z was pożyczyć łuk ewentualnie, a oddam potem. Nie, no ja nie mam niestety.
Nie mam. Kurczę, jesteśmy spłukani. Stary, bez łuku, ale a zbroję masz całą? Nie, tylko hełmu, brakuje jej klaty. Hełmu i klaty. Hełm i klata, czekaj, może ja coś tu będę miał. Masakra! Ej, co oni zrobią? Z czemu oni tam wylądowali w ogóle? Stary, ja nawet Edermana nie mam... zabiję. A masz diamenty, żeby zrobić łuk ten? Bo ja tak, nie mam. Mam. Ja mam. No to... Ej, co to za dźwięk? No to nie, UFO to właśnie. To stary, to jest nie! UFO. Nie! Stary, chłopaki. To jest UFO, jak nic. Ja nie mogę, chłopaki. Stary, dobra, to jest nie. UFO. Nie, nie, dobra, on ja nas tu atakuje. Palionowo. Ja upuszczam palionowo, radźcie sobie sami, chłopaki. Nie no, stary, nie możesz nas zostawić sami. Ja nie mam się bronić, ale nie, już mam to gdzieś, ja to chrzanie. Ja nie no, stary. Nie ale możesz nie, tak zrobić. Ja nie mam się obronić w ogóle, przecież ja nie jestem przygotowany. No ale gdzie ty masz diamenty? Gdzie masz diamenty? Mówiłeś, że masz. A, mam, bo mi patrzcie, daje... patrzcie, a ja wylatuję w kosmos. Nie! Nie no, Dave, wariacie! Zdążyłem! Jak go uratowałeś! Ale zdążyłem. Ale uratowałeś Dave'a przed nie, ale, egzekucją. Ale ja się... Nie, ale ja się idę z nim. Wow, pająk, nasłany przez kosmitów! Tylko mam niezenchantowaną zbroję, zrobiłem klatę i hełm. Dobra, to masz, ale to trzeba zenchantować. Co? Co? Ja idę się dogadać z kosmitami. Nie, stary, nie rób tego! Nie rób tego! Nie rób tego! Nie rób tego! Nie, dlaczego? Uratowałeś! Wybuchnąłeś moją chatę! Wybuchnąłeś mi chatę! Tutaj większej dziury już nie raz zrobić. A ładno, nie wiem. Dave, nie dogadasz się z kosmitami. Dave mi zniszczył domek. No no, ty już i tak go miałeś zniszczonego. Nie bijcie się, chłopaki! Chłopaki! W tym świecie nie jesteśmy bezpieczni. Nie możemy tak ze sobą walczyć. Kosmici nas atakują. A nie bij! Dobra, chodźcie szybko na kosmitów! O, do ataku! Zabiłeś Dave'a? Ałab! No. To jest nasyłane też przez kosmitów, te loty bo, takie. Bo Dave jest współpracuje z kosmitami. Mówisz? O nie, to tak. Trzeba ukrywać się przed Dave'em też w takim razie. To no, chodź, stary, gdzie? Zabiłem, uciekamy, stary, gdzie będziemy najbezpieczniejsi? No, gdzie są kosmici w ogóle? W którym miejscu oni wylądowali? No, nie wiem, stary. Chodźmy tam, stary. Gdzie? No tam, gdzie kosmici. Nie, no nie możemy tam iść, stary, może oni tam będą, nie jesteśmy gotowi jeszcze na to, żeby ich spotkać. No ale stary, no co my zrobimy? Musimy ich zniszczyć. No ale to musimy się najpierw przygotować chyba, nie? Ty masz no, zenchantowany ja ten. Ja ich... Chodź stary, musimy ich zenchantować ci coś. Gdzie masz enchant? Masz enchant? Dave ma, idziemy do Dave'a. Dobry żart, kurczę, trzymam enchant. No chodź. Właściwe żartownie się no. Dobra. Zajście zabawne. Sorry, ale... chodź do Dave'a. Dave... Super żart, kurczę, uśmiałem się, ubaw popachy. Jesteś niemiły. Jak mogę mieć enchant? Sorry. Dobra, daj ma enchant. Enchantuj zbroję. No ale nie mam nawet napisu, nic nie mam. Chłopaki, wy sobie jaja robicie, przecież... Już ci daję, już ci daję, stary. A nie, nie mam nic przy nie sobie. Mam. Ty, Daszu, ty mnie zabijasz, że teraz... Dave, czekaj, ja idę... Ale jest Dave! Obrońca szatana! Ten, Dave będzie miał... O, Dave ma lapis, już ci niosę. Dave, uspokój się! On jest chyba opętany, on jest opętany przez tych... Masz, rzuciłem ci tam lapis. Dobra. Dave, zostaw go! Nie korzystaj z moich rzeczy! Zostaw go! Nie pozwalam ci go bić. Bez powodu. Ale nawet nie mogę tego tutaj na pierwszy level zenchantować. Dobra, wiecie co? Nie, ja biorę ten enchant. Nie, no wali cię coś! Chodź, ja... Nie bij go! Nie! No co ty zrobiłeś? Dlaczego ty to zrobiłeś? Ale do tego zadałeś mi ostateczny ciąg. Co? Nie ja. To ty. Gdzie jest Neon? Gdzie jesteś? Neon, gdzie ty jesteś? Ja mam jedzenie na gazie, to ja... Neon, gdzie ty jesteś? Wolały mnie kości wszystkie! Gdzie ja jestem? No gdzie ty jesteś? U ciebie w domu. Co? Już jestem. No dobra. Bo miałem łóżko kupnięte. To bardzo dobrze, stary, no to... Ale zenchantowałeś czy nie? Nie zenchantowałeś. Idę biec szukać kosmitów. No ale stary, nie możemy ich atakować tak. Mam trzeci level, ja nawet nic dobra, nie robię. Dobra, trudno, mamy co mamy, lecimy na kosmitów, patrzymy na mapę, dobra. Gdzie to jest, stary? Gdzie to jest? Szybko. To jest... Pokonać go trzeba. To jest... Za portalem tam trochę, widzisz? Dobra, lecę tam! Za portalem, stary. A, no dobra, to ja... lećmy tam. Dobra, lecimy. Szybko. Za portalem tutaj. No, w którym miejscu? No to chyba tutaj. Jak to tutaj? Nie, bo to... Czekaj. Idę zobaczyć na mapę jeszcze raz, bo się zgubiliśmy chyba. Idę zobaczyć jeszcze raz na mapę, czekajcie. O, jest, patrzę. Portal, za nim trochę... Jakby za portal i w lewo. Czekaj,
Wracam tam, bo to jest chyba w innym miejscu. Czekaj, za portal i w lewo. Chłopaki. Chłopaku. Czekajcie. Macie mapkę może dobrą, aktualną? No właśnie, mamy. Nie, ja tylko GPS-a mam. Albo chłopaki, czekajcie. Coś się zepsuło. Ja idę jeszcze raz mapkę zobaczyć, bo chyba nie się... Nie no, stary, chodź, chodź, pokażemy ci to, chodź tu. No. Weź tu na górę. Czekaj. Nie dasz mogę... radę tu wylądować? Ała, ale... Aha. Chyba nie jesteś gotowy na walkę z kosmitami. Czekajcie, ja już tam idę, chłopaki. Ej, chłopaki, ja stąd idę. Nie no, Dave, nie rób tego. Nie rób tego, nie mam strzału, bym ciebie strzelił, ale nie mam. Czekaj, jeszcze raz wyląduję tam. No nie, no przecież ty się zabijesz znowu. Nie! Nie! Co się wydarzyło? Dlaczego to się tak wydarzyło? Co ty zrobiłeś? Czekaj, ja tam zaraz idę, wyląduję tam, chłopaki. Chodź tu, bo tu jest ten kosmita, stary. Zostało mi już bardzo niedużo tych. Już tam lecę, czekaj. Wyląduję tylko, żebyś mi to mógł pokazać, co chcesz. Lecę. Okej. Okay. No ty nie umiesz wylądować. Czekaj, jeszcze raz. Teraz wyląduję tutaj. No i co ty robisz? O nie. No nie, no znowu zginąłeś? No. No ty nie umiesz lądować. Czekajcie, chłopaki, zaraz tam już biegnę. Lecę, chłopaki. Lecę, uwaga. Nie! Nie tu! Nie! Wezmę rolę! Nie patrzę tam. Nie, czekajcie, ja już zrespiłem się. Biegnę, ten, lecę do was. Wyląduję tam, chłopaki, teraz. Lecę. No nie no, Bartek, ty nie umiesz tu wylądować. No, czekaj, podsadzam się, czekaj. Dobra, jestem. Chodź tu. Patrz na to. Nie, ej, stąd widzisz to lepiej widać. Widzisz to? To było na mapie. To był prank. Nie ma żadnych nie, kosmitów. Nie. Neonek, ale stąd to lepiej widać. Serio, musisz tutaj przylechać. Popełnił samobójstwo. Nie, Dave, dlaczego ty to robisz? Chyba się... To nabrał. Neon, gdzie ty jesteś? Chodź, idziemy do niego, bo on chyba depresję ma chyba teraz. Możliwe. Też bym jakby tak... On się przestraszył, on był tak zaangażowany, stary. Co on teraz tu będzie robił? Nie, on chce cię chatę wysadzić. Nie, no kurczę, ty, wariaciku. Dave, to był prank, to był prank. Jaki Dave? Powiedziałem Dave? Przepraszam, Neon, to był prank. Neon, nie obrażaj się. To był prank. Się nie obraziłem. O, poleżmy sobie, to jest dobry plan. A ja to co, pies? Ej, ty się położyłeś w sumie w tym, pod kołdrą prawie. No to co? Jak się czujesz, Neon, z tym, że to był prank? Super. Nie obraził się na nas, stary. Obraził się na pranka. Byłem wystraszony. No wiem, ale to był prank, musieliśmy to wykorzystać, stary, bo taką... To tak pięknie tam wyglądało, stary, to wyglądało jak UFO. Musieliśmy to zrobić. No i tak naprawdę teraz nagrywałem odcinek i to był prank na tobie po prostu, wiesz? Kurczę. Dobrze, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał prank na Neonie, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i wbijajcie do chłopaków na kanały. No i widzimy się w następnym odcinku jutro o 19:19 na może następnych jakichś prankach na Neonie. Bo on jest bardzo łatwowierny. Kurczę. Dobrze, do jutra, trzymajcie się, na razie, pa pa.